halo, cześć, witajcie z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym przetestujemy sobie jedną, jedyną rzecz, której nie przetestowaliśmy w pierwszym odcinku sezonu. Jak wiecie, testowaliśmy sobie nowe miejscówki, tradowanie się z NPC-tami, sprawdziliśmy Tilted, Koloseum, całą pustynię, Park Jurajski, ale zapomnieliśmy o jednym, w sumie nawet nie wiedziałem w pierwszym odcinku, że taka rzecz istnieje, a mianowicie boss z mitycznym przedmiotem, w zasadzie dwoma, plecakiem odrzutowym oraz mityczną snajperką, dlatego dzisiaj ten zestaw sobie przetestujemy i będzie troszeczkę mocnych słów o tym zestawie ogólnie o sezonie. Także, no, wydaje mi się, że taka dyskusja wam się spodoba. No bo słuchajcie, no, troszeczkę poleciałem, jeżeli chodzi o tutaj krytykę tego przedmiotu. Ale oczywiście przed tym zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, do subskrybowania kanału. Zrobimy sobie przegląd sklepu, bo dzisiaj czat taka gruba rzecz w sklepie, że to jest insane. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału z jakiegoś powodu, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka, ponieważ 20 tysięcy lajków, no i lecimy z kolejnym Q&A na kanale. No bo przecież niedziela, no to chyba wypada, prawda? No i oczywiście, słuchajcie, z racji, iż jeszcze zostały 4 dni dropa mojego na sklepie ekipy, no to chciałbym zachęcić oczywiście do kliknięcia w opisie, jeżeli sobie chcielibyście jakiś merch na święta ogarnąć. I jeszcze, słuchajcie, z jednej strony przepraszam was bardzo, bo wiem, że niektórzy pisali w komentarzach za dosyć wysokie ceny tego merchu. Ja, tak jak na początku zawsze mówiłem, że się jarałem tym merchem i też dużo osób powiedziało, że dosyć drogie są na przykład bluzy, także chciałem oczywiście powiedzieć też, że ceny są narzucone przez sklep ekipa to nosi, ja ich nie ustalałem. Są one spowodowane tym, że no jest po prostu okres przedświąteczny, oni te rzeczy biorą ze swojego magazynu. No i jak wiadomo, przez wszystkie obostrzenia na świecie te wszystkie po prostu materiały są droższe, także przepraszam was bardzo, spróbuję po prostu kolejny drop jakoś troszeczkę zbić sceny. No jest to scena przeze mnie ustalona, a wiem, że po prostu dla niektórych może być droga, więc naprawdę przepraszam. No ale tak czy inaczej, kurczę, jaram się, no wiecie, że jeżeli mogę robić merch z taką grupą jak ekipa, którą wiecie, no ja szczerze mówiąc uwielbiam na YouTubie, no to kurczę, mega się jaram. Mam nadzieję, że wam się ten drop podoba. Nawet jeżeli nie kupujecie, to mam nadzieję, że przynajmniej wam się te wzorki podobają, bo no troszkę przy nich pracy było, więc dziękuję wam za wszystkie gratulacje i słowa wsparcia, bo naprawdę, no powiem wam, że to jest dla mnie projekt roku, także dziękuję po prostu za to, że dzięki wam mogę być właśnie częścią takiego sklepu właśnie jak ekipa to nosi. No ale jeszcze przed oczywiście gierkami dzisiejszymi, zróbmy inny przegląd sklepu, ale że dwa sklepy w jednym odcinku. Oczywiście zróbmy mały przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli kupujecie karnet albo taki zestaw, jaki dzisiaj będzie w odcinku, to bardzo zachęcam do użycia kodu Evron, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne wsparcie. Dziękuję wam za wszystkie użycia kodu, bo jesteście po prostu niesamowici. A zobaczcie, co mamy dzisiaj w sklepie. Normalnie, randomowo pojawił się Kratos! Kratos z God of War, aż po prostu ustawię sobie epic detale, żeby sobie go zobaczyć, no bo słuchajcie, Kratos? Ty, no powiem wam szczerze, że zawsze było tak, że jak sezon wychodził, to w sumie na początku sezonu zawsze były jakieś powtórki, bo każdy kupował karnet. Teraz dwa dni po starcie sezonu pojawia się normalnie Kratos. Co jest normalnie ze swoim kill-offem, który ma animację? Ja nie mogę, no powiem tak, Mando dostaliśmy w pierwszy dzień sezonu, a teraz dostaliśmy Kratosa. Także proszę bardzo, ja tutaj myślałem, że będę, wiecie, zachęcał do kupienia karnetu z kodem Evron, a tu się okazuje, że normalnie Kratosa dodali. I dzisiaj, słuchajcie, będą w kompilacji aż 3 gierki i ostatnie będzie Kratosem, ponieważ nie ukrywam, że zacząłem nagrywać po prostu wczoraj w nocy odcinek i między gierkami zmienił się sklep i został dodany Kratos, więc dzisiaj właśnie jedna gierka takim Kratosem będzie. Ma główkę jeszcze Mimira, jeżeli ktoś grał w ostatniego God of War'a, no to na pewno będzie wiedział, o co chodzi, nie będę spoilerował gierki. No jest oczywiście też zestaw razem tutaj z lotnią, czyli tarczą i tą emotką. Jezus, nie wiem, chyba 2200, wiecie, bo jak kupiłem oczywiście przed odcinkiem, to już nie widzę tej ceny, tym, ale chyba 2200 albo 2400, coś takiego. No zestawik, powiem wam, mocny, nie no, God of War, ja nie mogę. Szczerze mówiąc, zabierałem się już jakiś czas właśnie do ogrania God of War'a, więc myślę, że teraz jeszcze, no, może być tak delikatnie bardziej zachęcony. Oprócz tego mamy tutaj Bubble Bomberkę, mamy Dark Heartkę, tutaj mamy Envoy, no, skin polskich prosów w Fortnite, prawda? Mamy tutaj właśnie, bo są przecież teraz ten sezon świąteczny już się powoli wraca, że tak powiem, więc mamy, słuchajcie, panie Elfkę, która wróciła wczoraj. I mamy Frozen Bundle, proszę bardzo. A czemu? Czy ja nie mam tego Frozen Bundle? Ty, może ogarniemy sobie, no proszę bardzo, za 1000 widolców jest, no nie? Oprócz tego mamy tutaj Fortnite, krótszy oczywiście abonament, jakieś tam też jeszcze zestawy, prawda? Są także, no słuchajcie, tak się prezentuje sklep. Myślę, że highlightem jest dzisiaj Kratos, co? Tak czy inaczej, słuchajcie, już wam nie przeszkadzam, zapraszam was na 3 dzisiaj gierki w kompilacji, w której ogarniemy sobie nowy mityczny przedmiot oraz oczywiście powiem wam, jakie są moje takie już troszeczkę późniejsze odczucia o sezonie. Zapraszam do oglądania. No dzień dobry, drodzy widzowie, słuchajcie, no dzisiaj ogarniemy sobie jedną rzecz,
której ominąłem w poprzednim odcinku. Jak wiecie, w pierwszym odcinku sezonu zawsze jaramy się nowymi miejscówkami, nie za bardzo ogarniam, bo chcę, żeby po prostu to była taka autentyczna reakcja na sezon, więc generalnie stwierdziliśmy sobie prawie większość nowych miejscówek, no całą pustynię, Koloseum, Park Jurajski, no i oczywiście Tilted, ale ominęliśmy jedną rzecz. Jak wiecie, byłem na Koloseum i na tych miejscówkach spotkaliśmy NPC-ty, z którymi mogliśmy się pojedynkować o bronie, ale wiadomo, że to były fioletowe bronie. Ale jak widzicie pode mną, jest statek Mando, gdzie jest do zdobycia snajperka mityczna i jetpack. Jest to jedyny mityczny zestaw w tym sezonie. Przynajmniej z tego, co ja wiem. Więc, no jak wiadomo, wy wiecie, że ja sobie lubię nadużywać mityczne przedmioty. Czy to był właśnie grappler, ten z Sharka, czy to były rękawice Ironmana, czy to było cokolwiek innego, więc wiecie, że dzisiaj, no musimy sobie spróbować mitycznych przedmiotów, do których jestem, powiem wam, średnio nastawiony, ale to dlaczego, to oczywiście powiem wam troszeczkę później, ponieważ... Najpierw wybijemy tego typa, tu jest w ogóle dziura, witam, dzień dobry. Jezu, szary tactical, naprawdę. O, powiem wam, że ten sezon ma jeden ogromny minus. Że nie ma wolnych pompek. Są ładowane, ale są w sumie te nowe, więc będziemy musieli te nowe pompki jeszcze przetestować, bo w tamtym odcinku, no grałem w sumie na aktorów, prawda? Większość chyba graczy to byli aktorzy, a teraz powiem wam, że jest troszeczkę przepocone są te lobby. Są dosyć agresywne, więc na razie rekordu fragów na pewno nie zrobimy. Tu w ogóle strzela do kogoś, boss. Bosie, do kogo strzelasz? Do kogo ty strzelasz? Tam w ogóle koleś leci? Czy on leci na jakimś lunchpadzie, czy co? Nie mam pojęcia, do kogo boss strzela. A do tego typa! Siema, koleś! Mój aim z kałacha! O mój Boże! O mój Boże, jaki aim! Let's go! Dobra, to ubijamy bossa i bierzemy sobie dwie mityczne przedmioty. Dwa mityczne przedmioty. Czyli snajperkę. Jezu, nie chcę dostać z tej snajpery. Jakieś dźwięki w ogóle. Czy ty naprawdę chowasz się na tym statkiem? Co drugi strzał uderzam w statek. O Jezu, dobra. Troszeczkę podejdę. Nie chcę, powiem wam, strzelać z M-ki, która jest naładowana pociskami. Bo powiem wam, że z ammo może być krucho. Próbuję w głowę strzelić. Dobra, teraz lecą te strzały. Ile ma HP? No co jest? Nie wiem, który to już jest. Dobra, po prostu ja chyba dobiję z M-ki. O, właśnie ominąłem. Właśnie ominąłem strzała. Nie wiem, czy bym zginął. Zaraz zobaczymy, za ile ta mityczna snajperka strzela. Ale troszeczkę jestem sceptycznie nastawiony, ponieważ każda snajperka dużo zadaje, prawda? Ta mityczna musiałaby zadać 200 w ciało. Zobaczymy, zaraz ile zada. Siema. A 110? Ty, no co prawda zwanshotowałem typa, po prostu nie miał kewa, mimo że miał dużą potę z tego, co widzę. Ale 110? Uuu, no powiem wam, że... Ty, ile zadaje pomarańczowa snajperka? W sumie nawet nie wiem. Może jakoś znajdziemy, to się przekonamy. Upiję sobie tylko dużą potkę. I ten jetpack jest w ogóle nieskończony. To jest bardzo fajną rzeczą. Patrząc, że no ja lubię mityczne przedmioty, które są mobilne, wiecie, czy to granatnik, czy to grappler, czy te rękawice Ironmana, więc na pewno ten jetpack jest spoko. Tylko zobaczmy sobie, czy ta snajpa jest spoko. Jeszcze chcę zobaczyć, ile... Siema, byczku. Dzień dobry. Okej, okay. No nie sprawdzę, ale nie, no 110 to chyba było, prawda? A 110, powiem wam, że to nie jest aż tak dużo. Jedyne w sumie, co ma, to ten taki noktowizor, prawda? Czekajcie, ja chcę, żeby... Biegnę, żeby go zbejtować. Siema! Ha, let's go! No 275, no tylko, że każda snajperka one-shotuje w głowę, prawda? Ona jedynie ma ten taki termowizyjny celownik. Czy to jest spoko? W sumie nie wiem. Powiem wam, że na Koloseum dużo osób w ogóle nie lata. Więc będziemy musieli sobie zlądować, myślę, że na Tilted. Zobaczcie w ogóle, czy jetpackiem dolecę na samą górę, co? Bo on jest nieskończony, ale jak wytrzymały? Dobra, lecę, lecę, lecę. No tak w sumie prawie na sam koniec, to jest nawet okej, okay, no nie? Dobra, zobaczmy, kogo mamy na Koloseum. Ktoś w ogóle do mnie strzela. Byczku, czy ty naprawdę chcesz... Czy ja naprawdę dostałem Crasha? Ja pierdzielę, nie no. Sezon nie byłby sezonem, gdybym Crasha nie dostał. O mój Boże, dobra, to lecimy do Nexta. No powiem tak, jeden sezon bez Crasha to nie jest sezon, ale gra, ja wiem dlaczego mnie ukarciła, dlatego, że nie poleciałem na miejscówkę, która nam się zwróciła, czyli Tilted Towers. Powiem wam, że tą snajperkę i tak weźmiemy w trakcie gry, bo wydaje mi się, że aż tak dużo osób na to nie lata i bardzo łatwo można właśnie takiego snajpera znaleźć, więc polecimy sobie na Tilted. Ale właśnie, dlaczego mam, słuchajcie, mieszane uczucia? Dlatego, że jest to snajperka, no nie? Jak wiecie, ja ze snajperek jakoś tak mega... Nie przepadam, żeby grać, tym bardziej, że snajperka, no wiecie, i tak zabija w głowę, ale o tym sobie zaraz pogadam, czekajcie, bo tutaj... Jakim cudem ta pani miała taki landing? O mój Boże. Dzień dobry, pani Krystal. O! Ty fioletowy tactical, pukczam! Ale że fioletowa skrzynka na wejściu, a dziękuję bardzo. Dobra, wyleczmy się. Oho. Patrz, koleś schodzi, to jest ten typ z god landingiem, siema. Jezu, jak mi walnął. Oj, spokojnie. Dobra, Jezus Maria. Co, chłop teraz wleciał normalnie? Ale dobra, na szczęście mamy potkę. Ty, gdybyśmy nie mieli tych soczków, to bym zginął. Ty, no koleś, powiem wam, że jest napocony. Ale zawsze jest takie napocenie. Nie wiem, czy też zauważyliście w meczach, jak gracie.
Ale powiem wam szczerze, że jak ten pierwszy mecz miałem po prostu na aktorów, to teraz jest już to na pocenie, bo chyba każde spocenie zwrócił, albo może MMR-a podbustowali, ale że ja dostałem złotą snajperkę, no proszę bardzo. Tu jeszcze małe potki. Widzicie, gra mi chce powiedzieć, że nie ma znaczenia, Evron, czy masz snajperkę mityczną, czy złotą. I tak one-shotujesz w głowę, więc nie ma problemu. Powiem wam, że za Tilted tęskniłem, aczkolwiek nie jest to takie mega Tilted. Dobra, weźmy sobie bandaże. Bandaże zawsze spoczko. Słyszę tutaj co najmniej jeszcze dwie osoby. Dobra, możemy sobie tak to ogarnąć. O, ten harpun, wiecie, ten harpun może w sumie jednym takim strzałem gdzieś tam sobie coś zrobić. Dobra, słyszę strzały, więc zaraz sobie polecimy. O, ostatni bandaż na 1 HP, czemu nie? Weźmiemy sobie potki. Polecimy sobie dalej. Bardzo słuchajcie, jak ktoś jest w ogóle na tym piasku, słuchajcie. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale jak ktoś się tapla tutaj w wodzie, to to bardzo słychać. Dzień dobry. Ktoś tu jest. Ktoś tu gdzieś kopie coś. Czekajcie, zaraz sobie to ogarniemy. Wezmę sobie dużą potę, póki mam. Dobra. Weźmy sobie tutaj małe potki. Słyszę, że tutaj jeszcze jakaś skrzynka jest, ale na razie mnie ona nie interesuje. Interesuje mnie tutaj ta klepa. A klepę tutaj mamy na górze, widzę, że jest wszystko zabudowane. Dzień dobry, czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie jest klepa? Halo, siema, ała, jest tutaj, dobra, nie ma problemu. Koleś, ja mam fioletowego taktykala, z czym do ludzi? Powiem wam, że bardzo mi brakuje tej wolnej pompy, bo wymiana taktykali zwykle nie jest na moją korzyść, dzięki, dobra. No chyba, że mam fioletowego taktykala, to wtedy jak najbardziej jest. Dobra, siema, czy ty nie chcesz ze snajpy? Elo? Nice, nice, nice. No i to mi się podoba, że mówiłem, widzicie, nie potrzebuję mitycznej snajpy, żeby dobrze strzelać. Potrzebuję tylko aima. A aim dzisiaj powiem wam, że nawet może dopisywać. Może oprócz tamtej gry, gdzie siema. Elo. No i git. Ej, czekaj, czy ta snajperka nie walnęła w ciało za 116, a mityczna za 110? Kurczę, powiem wam, że tutaj będzie trzeba się zastanowić, czy jest w ogóle sens latania na tą mityczną broń, bo tak naprawdę, owszem, no, powiem wam tak, jetpack całkiem spoczko. Jeszcze myślałem, żeby robić takie combo, bo wiecie, jak jest ładowalna pompa, to można robić tak, że jetpackiem wzlatujesz do kogoś na high ground i lecąc już ładujesz tą pompę, tak, że jak go faktycznie spotkasz, no to koleś ma detka. Czekajcie, bo ten koleś do mnie leci, a ja nie za bardzo chciałbym się z nim bić na... Tu jest w ogóle jakiś typ jest. Siema. Czy chcesz dostać ze snajpy? Nie chcesz. Jezu, jak mi walnąłeś, naprawdę? Naprawdę, koleś, tak mi walnąłeś? Dobra, dostał. O mój Boże, a teraz będzie jeden. Będę jeden na dwa, no nie? Nie podmieniaj mnie, proszę. Nie mam za dużo matsów, to jest problem. Kurczę, wiecie co? Muszę się nauczyć, żeby te deski, bo tam w tym jednym budynku na Tilted są deski. O Jezu, no i podmieniam cię, bo mam nadzieję, że ten drugi typ do ciebie podejdzie, ale naprawdę, ten drugi typ nie podjeżdża teraz. On czeka, aż my będziemy walczyć, a ten nie za bardzo chce się bić. Więc co możemy zrobić? Ja bym w sumie generalnie pochillował. Koleś zbiera macy, bo też chyba nie miał mi czym podmienić. Dobra, ja chyba wychodzę po prostu. Co tam, koleś? Nie bij mnie. Poczekamy! Ale serio, ten drugi koleś kampi, no dobra. Siema, dostałeś za 130, znaczy za 33. Znowu za 3... Jezu, te taktikale chat. Tylko, że teraz mam 50 HP i teraz koleś wjeżdża. Tak jest. O Jezu, najgorzej. Tylko problem jest taki, że ja już nie mam za bardzo maców. Mogę sobie wejść na górę, muszę się zabudować. Nie mam już w ogóle maców. Nienawidzę tej sytuacji. Nienawidzę tej sytuacji tak bardzo. Tym bardziej, że koleś jest po kewie. Proszę. 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 Siema. O mój Boże. Najgorzej czat. Dobra, lecimy. Ale że do trzeciej gry, co? Ale że w trakcie nagrywania odcinka Epic Games dodaje sobie Kratosa do gry z God of War? Ja nie mogę i powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Były jakieś leaki, że faktycznie ma być Kratos w grze, gdzieś tam na Twitterze widziałem, ale że naprawdę tak po prostu do sklepu go dodali, myślałem, że będzie jakimś bossem czy coś, a tu proszę bardzo, my możemy stać się Kratosem. Siema, byku, niestety mam charge shotguna, unlucky. Dobra, teraz jedyna rzecz, o której muszę pamiętać, to żeby zbierać matsy. Ostatnio zginąłem przez brak matsów, a tu przecież jest tego strasznie dużo, siema. Okej, okay, pani Auro. Pani Aura się naprawdę nie stresuje, nie ma problemu. Także notka na dzisiaj. Musimy sobie zebrać dużo matsów i potem polecieć po snajperkę. Ponieważ, no wiecie, no Tilted Towers wydaje mi się, że będzie moją main miejscówką. Ale kurczę, powiem wam, że
Szczerze mówiąc, powiem wam, jakie ja mam opinie odnośnie tych wszystkich współprac. Nie wiem, czy też się zgodzicie, ale wydaje mi się, że fajnie jakby Fortnite miał taką swoją faktycznie fabułę, prawda? Nie opierał ją o eventy, jeżeli chodzi o jakieś współprace, tak jak wiecie, było ze Star Warsami, że w sumie event sezonu to był, wiecie, collab między firmami. One są oczywiście fajne i fajnie mieć te rzeczy w grze, ale fajnie jak, wiecie, był Kevin, ogólnie Kostka i wiecie, taka fabuła była właśnie swoja. Ale jeżeli kolaby będą po prostu przez dodanie skinów, tak jak teraz Kratos, no to powiem wam, że jest mocno, przecież dostaliśmy Mando kilka dni temu jako sezon, a teraz dostaliśmy Kratosa. No powiem wam, że jesteśmy rozpieszczani w tym sezonie, co mi się naprawdę bardzo podoba, ale niestety jedna rzecz mi się... Czekajcie, bo ja tutaj generalnie słyszę typa. Co to jest w ogóle za budynek? I ten budynek był na Tilted? Dzień dobry, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Gdzieś tutaj powinny być jakieś schody, prawda? Jeszcze małe potki, nie ma problemu. No będzie trzeba grać czat z Charge Shotgunem, którego fanem naprawdę nie jestem. Gdzie ty, koleś, jesteś? On spadł gdzieś na dół chyba, no nie? Kolego. Ten kilo w ogóle ma swoją animację. Czekajcie, muszę naładować. Ładuję. Nie lubię ładować tego shotguna, no bo właśnie, koleś mnie muszę zaspamować. Kolego, błagam. Dobra, strzelę już po prostu. Naprawdę, jeszcze muszę przeładować. Ale kolega, otworzysz. Siema, dziękuję bardzo, fantastycznie. Także no powiem wam, że ja naprawdę fanem Charge Shotguna nie jestem. Podobałby się, jakby była mityczna jego wersja. Ale no powiedzmy sobie szczerze, w tamtym sezonie, czy naprawdę przyszedłeś do kibla? Kolego. No on przynajmniej bije dużo, no nie? Więcej zadałem niż mityczna snajperka w ciało. Więc jest całkiem spoko. Kurczę, ta animacja killoffa też jest naprawdę fajna. Widzicie, tutaj niby karnetem, a tu proszę, jakiś skin wleciał do sklepu tak po prostu randomowo. O, jak się nagle ciemno zrobiło klimatycznie. Także no powiem wam, że sezon bardzo spoko. Największym plusem moim zdaniem tego sezonu jest pustynia. I naprawdę te miejscówki wyglądają mega ładnie. Koloseum czy Tilted czy coś. Wygląda naprawdę mega fajnie. Tylko wydaje mi się, że fajnie jakby te wolne pompki wróciły, prawda? Też widziałem właśnie w komentarzach, jak pisaliście, bo pytałem się wczoraj na społeczności, co wam się podoba w sezonie, jak wam w ogóle siedzi sezon, to wszyscy mówili, że sezonik bardzo spoko, szkoda, że nie ma pompek. I plus jeden. Jedyne, co bym jeszcze tak naprawdę dodał, to może kilka bossów z mitycznymi przedmiotami. Dzień dobry, kolego. Okej, wymieniliśmy się strzałami z wolnej pompy, ale ja na szczęście walnąłem mocniej. Plus jeszcze dobiłem z M-ki, więc fantastycznie. No, w końcu Kratos, no nie? Ja jako Kratos mogę przeżyć takie strzały. No dobra, słuchajcie, jak Tilted wyczyściliśmy, to możemy sobie pójść po ten mityczny przedmiot. No i myślę, że od następnego odcinka wrócą pogadanki z Evronem, prawda? No w końcu będzie weekend, w końcu niedzielny odcinek, więc możecie śmiało zadawać jakieś pytania fajne do pogadanki, może też jakieś tematyczne z Fortnite'em, nie wiem. Nie mówię wam, jaka to ma być tematyka pytań, bo to oczywiście jest wasza kwestia. Także pójdźmy sobie dalej, mniej więcej w stronę bossa. Widzicie, moim problemem z tym mitycznym przedmiotem jest takim, że jak mieliśmy na przykład rękawice Ironmana, one były całkowicie nowym itemem, wiecie, jakiś laser, prawda? Jak mieliśmy Tomigana, on był po prostu mocniejszy od Tomigana, albo Tomiganów po prostu nie było. A w tym sezonie mamy tak, że snajperki i tak są, a jak widzieliście w poprzedniej grze, złota snajperka biła więcej od tej mitycznej. I owszem, ma oczywiście tą taką termowizję, no ale powiedzmy sobie szczerze, kto pytał, no nie, o termowizję. Termowizja nie daje aż tyle, żeby po prostu, wiecie, podmienić to... Tu jest, widzę, jakaś walka. Siema, koleś. Ale że naprawdę mi go ukradłeś? Ale że ja naprawdę tak strzelam? O, dobra, okej, dobra, naprawiłem. Rehabilitacja była tak zwana, a chciałem idealnie mu w głowę. Dobra, czekajcie. Jedyny mój movement, jaki mam, to odbijacze. Także no powiem wam, że szczerze mówiąc, no Jezu, powiem wam, że tekst odcinka. Ty, koleś ma kumpla. Koleś kumpla wynajął za złoto. Ja mam w ogóle 800 tego złota. I w sumie na nic nie wydaje. Nie powinienem chyba więcej z tymi NPC-tami robić. Patrzcie, zrobimy ten trik, czekajcie. Wzlecę. A ja nie mogę wzlatywać, bo jeszcze nie mam mitycznych. Ja pierdzielę, już się za bardzo przyzwyczaiłem. Dobra, siema. Dzień dobry, o mój Boże. Proszę, proszę, spokojnie. Jezu, widzicie, taktykal taki mocny. Jezu, już się... Dobra, ciebie ochroniarzu wybije. O nie, o Jezus. Okej, let's go, Jezu, nie mam pojęcia, jak to siadło. Ale wystarczyło 11, a chciałem już. Bo generalnie trik na tą grę będzie taki, że będę chciał jetpackiem wzlatywać, ładować. I wiecie, jak tylko wzlecę na piętro typa, to strzelać. Ale zorientowałem się na szczęście na czas, że nie mam jetpacka na plecach. No, więc generalnie, no, wiecie, trzeba pamiętać o tym, że w sumie miejscówka Ironmana pojawiła się chyba 2 tygodnie po starcie sezonu, prawda? Więc kto wie, może tutaj też się pojawią jakieś jeszcze mityczne przedmioty. W sumie mitycznych przedmiotów w tamtym sezonie mieliśmy bardzo dużo, prawda? Rękawice, czy to jakieś itemy Gruta itp. No w tym sezonie jak na razie mamy tylko snajperkę Mando, gdzie oczywiście pobawimy się tą snajperką, jeżeli jeszcze ten boss będzie. Ale no powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu snajperka, no nie? Jeżeli złota zadaje więcej, no to w sumie jaki jest powód, żeby nie ugrać? Oczywiście mamy jetpacka, który jest mega fajny.
No i na pewno po jetpacka tylko się będzie chodziło, ale powiem wam, że chyba nie jest to warte tego, żeby lecieć na odludzie mapy, a nie na tilted, więc wydaje mi się, że tutaj raczej będziemy sobie teraz mainować tilted. Fajne w ogóle są te kryształy, no nie? One są całkiem spoko movementem. Fajnie, fajnie. O, tutaj typ jest w ogóle. Halo, dzień dobry. Proszę pana. Dobra, gotujemy, gotujemy, gotujemy. Siup! Ale że... Ty nie wystrzeliła mi ta pompa, o Boże. Bo ja za szybko zmieniam, tak jak ostatnio, no nie? Ładuję 5 godzin tylko po to, żeby nie strzelić. Okej, dobra. Zjedzmy sobie tutaj kapusty. Zjedzmy sobie korna. I będziemy sobie mogli wziąć M-kę i to... Znaczy nie M-kę, tylko apteczkę i... Potki ze sobą, słyszę w ogóle samochód. Podoba mi się to, że cały czas kogoś słyszę. To jest bardzo duży plus. Tu jest ten samochód, dobra, to ja go gonię jeszcze. Wezmę sobie kryształek, żeby być super szybkim. W sumie to jest bardzo fajny ten ten mobilny przedmiot. Kolega, ale wysiądź. Błagam, co ty robisz? Jezu, ja muszę zespamować mu samochód, naprawdę. Let's spam. Proszę, proszę, proszę. O Jezu, za mało, naprawdę. O, wysiadł. Proszę bardzo, wysiadł. O! A, eksplodował samochód, ja po prostu go podpaliłem. Dobra, Jezu, już myślałem, że samochód jakiś jest turbo, turbo wytrzymały. Ale na szczęście, nie. Kolego, nie będziesz mnie zbijał, nie? Jak tak zrobię? Troszeczkę się od ciebie odbije. Typie, ale ja jestem za tobą, wiesz o tym, nie? Wiesz o tym? Halo? Face Thunder, no troszeczkę tutaj nie tak, troszeczkę nie tak. No dobra, czat. Weźmy sobie wszystko z niego, weźmy sobie Mando i zaraz sobie ogarniemy... Kogo tutaj możemy ubić? No proszę bardzo, powiedziałem, że jest bardzo są bardzo agresywne lobby. Ale teraz mam faktycznie jakieś takie spokojniejsze. Bo jeszcze 30 osób, a zwykle w poprzednich grach albo w tej pierwszej sezonowej, jak miałem, było dużo, dużo mniej. Także całkiem spoczko, bo będzie można poubijać. Nie wiem niestety, czy Mando jeszcze jest. Ale zaraz sobie to zobaczymy. Także no, powiedzmy sobie szczerze, że dla mnie, szczerze mówiąc, jedyny mityczny przedmiot, jaki teraz jest, to jetpack. Czyli ten, wiecie, ten taki rakietowy plecaczek. Ponieważ... Ze snajperki, no wiecie, nie preferuję grać jak... Chyba widziałem tego bossa. Nie preferuję grać ze snajperek, plus no jeżeli ta snajperka jest słabsza niż złota, no to kto pytał, prawda? Więc wejdźmy sobie ją... Oczywiście wezmę tą snajperkę, żeby może kogoś dzisiaj jeszcze ubić z niej. Mimo, że mieliśmy na początku odcinka kilka fragów, ale... Wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek, jeżeli będziemy jej używać. Ale same zmiany na mapie są, kurczę, tak mocne, czat. Naprawdę mi się mega, mega podoba. Fajny w ogóle był event, co myślicie o evencie? I w ogóle nie wiem, czy by nie wrzucić tutaj właśnie mojej reakcji na event, która była oczywiście na Twitchu. No tego bossa po prostu trzeba przyspamować, czat. Ta taktyka z kałachem była słaba. Siema. Jezu, ile ona ma HP. Dobra, okej, okay, fantastycznie. Dobra, mamy snajperkę, mamy plecak, wyrzucimy to. Dobra, no chyba będę grał po prostu MK, wolna pompa, snajperka i plecak, co? Wydaje mi się, że tak będziemy grać. Dobra, polećmy znaleźć kogoś, ale kurczę, czuję się mocno jako Kratos. Kurczę, mega mi się podoba skinek, a ostatnio właśnie mieliśmy grać w God of War. Może spróbujemy? Kto wie, kto wie. Dobra, znajdźmy kogoś. No, Koloseum niestety puste, Bible Farm. Ale tutaj, o proszę bardzo, duża pota. O Jezu, jaki prezent. Duża potka, pokczam, zrobimy sobie taki daszek. Nie wiem, bo nie zmieszczę się, bo jestem za duży. Jestem za bardzo nabity, mam nadzieję, że mnie nikt nie przyciśnie. Kurczę, no szkoda, 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 że na tym Koloseum nikogo. A tu jeszcze dwie duże są, o mój Boże. To co tu się stało? Tu chyba był jakiś wielki upadek robiony, ponieważ trzy duże poty, żeby ktoś zostawił, to chyba naprawdę musiał być nieszczęśliwy wypadek. Dobra, lecimy szukać jakichś ludzi. Jezu, dostaję paranoi, czat. Patrzę na piasek, czy czasem ktoś się nie ukrywa na piasku, bo nie ma opcji, żebym przebiegł przez całą pustynię i nikogo nie widział. No co jest, kurczę, sobie w łódkę po prostu wezmę. O, snajper! Pokchamp! Wymiana snajperska? Ty, ja nie wiem, czy ja powinienem strzelać wyżej czy niżej. Chodź, kolego. O Jezu, najgorzej. Dobra, czekajcie, zedytujemy. Ja po prostu niego polecę. On widzę, że się nawet nie zabudowuje. Zamknę trochę dystans. Przeładuję sobie. Ha, nie możesz bić, bo jest badyl. Siema! O Jezu, naprawdę. Powinienem takie rzeczy trafiać, czat. Wiecie, snajperka to jest taka, że albo masz dzień na snajperkę, albo nie masz. Dobra, koleś mnie troszeczkę obił, więc weźmiemy sobie dużą potkę. Koleś co w ogóle dojeżdża? Chcesz go koleś dostać? Siema! No ale za 110! No nie, no czuję się oszukany. Dobra, dobijam go po prostu normalnie. Elo! Let's go! Dobra, fantastycznie, 14 jeszcze osób mi zostało. No dobra, polećmy, poszukajmy jeszcze ludzi. Ale że nikogo naprawdę nie widzę. Czekajcie, weźmiemy tego ochroniarza. Siema, byku. Dzień dobry. Czyli jeszcze myślałem, że obrażenia się może zwiększają na odległość, ale nie, obrażenia się nie zwiększają na odległość. Ta snajperka po prostu bije za 110 i 275 w głowę. O, nagle proszę bardzo. Ała! O mój Boże, dobra, teraz jestem obijany. Nagle widzę, że się ludzie znaleźli. Naprawdę. A dobra, to jest ochroniarz. To jest drugi ochroniarz. Dobra, kolego. O ja mogę celować lecąc. Okej, kolego, słuchaj, bo jest jedna sprawa.
Jest jedna sprawa. Musisz zginąć, okej? Okay? Zaspamuję cię. To są tacy ochroniarze, jak byli chyba marauderzy, prawda? W sezonie... trzecim? To był trzeci sezon. I ogard. Wiesz, wiecie co? Niestety nie oglądałem Mandaloriana. Więc niestety nie za bardzo ogarniam temat. Wiem, że jest Baby Yoda, więc jest git, no nie? To jedyne, co wiem. Także muszę sobie chyba, kurczę, słuchajcie, nadrobić, bo ja lubię ogólnie takie tematyki, więc wydaje mi się, że jak znajdę troszeczkę czasu, to będę sobie musiał nadrobić. W ogóle 5 osób jeszcze mi zostało w takiej strefie. Ludzie serio kampią. Albo po prostu tryhardują po parasolkę. No pamiętajmy, że to jest w sumie początek sezonu, prawda? Muszę wyjść z drzewa. Więc chciałbym sobie też wygrać, a widzę, że tu ludzie troszeczkę będą tryhardować. Tu widzę, że jest jakiś build fight. Dostaję w plecy od kogoś, nie mam pojęcia gdzie. Kolego, czy ty możesz się pojawić? Możesz się tutaj ujawnić nam. Mam niby tą termowizję, ale i tak nic nie widzę. Fajnie jakby może snajperka przebijała przez ściany, co? A tu koleś stał tyle czasu, no nie. Siema, ale że ty się akurat cofasz. A na dachu jest. Czekajcie, zabuduję tak i wezmę tego typa z dachu. Znając życie. Kurczę, powiem wam, że każdy z tych przeciwników ma snajperkę, bo ten typ do mnie ze snajperki też strzelał. A, w budynek. Więc wiecie, chcę robić takie flickshoty, no nie? Żeby ten koleś po prostu mnie nie ubił. Ale niestety wiąże to się z tym, że ja też nie trafię. Powiem wam, no trochę, chyba z 2 albo 3 fragi mamy z tej snajperki. Której fanem nie jestem, siema koleś. Ty, przejdź boczki, a że chłop ścianę zrobił. Dobra, tu biegnie kolejny, troszeczkę go obiję, ale boję się tego typa tutaj. Może ze snajperki spróbujemy, co? Evron ze snajperki, by the way, ćwiczył. O Jezu, nie patrzcie na to, ja powinienem wyrzucić czat. Ten typ powinien przecież przyjść tutaj, no nie? Czy to jest ten sam? Czekajcie, ja nie oszalałem, no nie? Tutaj jeszcze powinien być typ. Tylko, że on pewnie poszedł do tej piwnicy, no nie? O Jezu, dobra. To ja tego typa może pocisnę. Czekajcie, ten typ może być pociśnięty. O, on się zabudowuje na mnie, nie? Proszę! Let's go! Dobra, 110, ale 110 tylko! Powiem po raz 50. Z mitycznej to jest za mało. Dobra, zaspamuję, żeby on się nie mógł leczyć. O, teamujemy się, fantastycznie. Tylko nie zabijajcie mi go, proszę, jest po kewie, proszę. Okej, okay, dostał biało. Ja go podjadę od góry, a nie od dołu jednak. Koleś, co ty robisz? Uciekasz gdzieś. Czekajcie, otworzę, naładuję pompę. Siema, dzień dobry, 35. Okej, okay, dobra, fantastycznie. Przeżył tylko, że ten typ nie będzie teraz dojeżdżał, no nie? Nie mam pojęcia, co on ma. Jest lipa, on dojeżdża od boku, dobra, to czekajcie. Weźmiemy poty, szybko ucieknę, bo muszę poprzeładowywać rzeczy. Chillera totalna, ale że Kratosem jestem. Ej, fantastycznie to wygląda, naprawdę. Siema, koleś, dzień dobry. Ja odlatuję. Kurczę, minus jest taki, że mam pompę ładowalną, prawda? Jest jeszcze gdzieś... O, widzę tego snajpera, no właśnie. Na ciebie się bałem, kolego. Dobra, czekajcie, strzelę, elo. Kurczę, tylko że on też strzela, wiecie, ja jak mogę umrzeć, to prawdopodobnie zginę ze snajperki. Ale mogę teraz baitować ich na high ground, ponieważ jak mnie skolapsują, no to mam jetpacka, prawda? Także to jest jedyny plus, to jest w ogóle gdzieś drop. Jezu, ja bym tego dropa wziął. Czekajcie, on jest na dole chyba, on jest na dole, dobra, czekajcie. Chcę przeżyć, chcę przeżyć. I teraz bym bardzo prosił o dużą pompkę. Nie dużą pompkę, tylko dużą potkę. Albo skara, o Jezu, skar to by się przydał. Co mam? Mam dużą potę i ten... O Jezu, nie, z tego to ja... To już chyba wolę ładowalną, powiem wam, niż tą pompkę, która po prostu podpala. Chociaż to podpalanie nie powinno być też takie złe. Słyszę kolesia, dobra, wlatuję. Dzień dobry, siema, zabudowuję się. No powiem wam, że takiej końcówki na casuale jeszcze nie miałem. Ale zawsze tak wyglądają początki sezonu. Troszkę MMR jest podbity. Plus no ludzie bardzo... O kurde! Ty spokojnie, koleś, chilluj! Dobra, czekajcie, wzlecę. Troszkę sobie się uspokoję. Dobra, na chillku, muszę poprzeładować rzeczy. Bo w pompie mam nieskończoność obrażeń w ogóle. Patrzcie, mam nieskończoność amunicji. Okej, pokażę. Dobra, oni się gdzieś biją, na dole? Na górze? Na dole, na górze. Jezus, nie mam pojęcia gdzie. Czekajcie, wybejtuję kolesia. Że niby tutaj jestem, on mnie teraz od góry, dobra, od góry. Nie mogę zedytować, a bo już mi koleś to kolapsuje, dobra. Kurczę, nie mam pomysłu w sumie, jakby tu ich dziabnąć, bo jeden jest na górze, drugi na dole. Czy ja mogę z tego krzaka? No chciałbym się ze snajperki, chat. Nie ukrywam, że chciałbym ze snajperki jeszcze pyknąć. Bo mógłbym ich już podjeżdżać i powodmieniać. Ale chciałbym jeszcze może ze snajperki coś trafić, ale kompletnie nic nie widzę. Kurde, tam jest ten typ, on jest na dachu, widziałem go. Czy ja jeszcze ze snajperki będę miał, to chyba shockwave poleciał. Koleś spadł. Kurde, czy ja będę miał okazję? Czekajcie, troszeczkę się odsunę, żeby móc jeszcze może kogoś pyrknąć z tej snajpery, ale chyba nie będzie okazji. Dobra, a może będzie okazja? Ale że... Czekaj, koleś kolapsuje, a to nie spadł? A faktycznie jest ich dwóch. Dobra, siema. No nie, byczku. Okej, okay, powiem wam tak, nie powinienem chyba jakoś mega bardzo tryhardować tej snajperki, co? Dobra, na spokojnie. Koleś się tu zabudowuje, drugi jest na górze, błagam. Traf. Let's go, no ale...
Czy to nie było w głowie, tylko głowę mu widziałem. Dobra, robimy ten podjazd, czat. Czyli wzla... Spokojnie, no nie mogę. Dobra, wzlatuję. Wolna pompa, ładuję. Elo, ej, dostał za 51, okej. No teraz już ci musiało mega mało zostać. Kolego, proszę. Ała, o Jezus Maria. On ma fioletową tą, fioletowego taktykala, a to jest niebezpieczna broń. Dobra, musimy uspokoić sytuację i dokończyć grę, no bo musi być jakiś winek, no nie? Dobra, mogę zrobić dwunastkę. Także zróbmy ją. Okej, koleś jest jeden na dole, ja po prostu całkowicie sobie zejdę na low ground. Ale naprawdę... No i teraz będą we dwójkę we mnie spamować, o nie? Panie Bożu, proszę! Ten gość mnie będzie podjeżdżał, go spróbuję po prostu wybić z pompy, co? On jest od góry? Od tej strony, dobra. Please, siema! Dobra. O, nie mam ammo, błagam! O mój Boże, ale że ja nie mam ammo w MC? Ale że koleś spadł! Ej, dostałem do niego fraga, zaraz sprawdzimy. O mój Boże. No dobra, czat, a w ogóle z tym, ze skinem jestem odka, nie? O, jestem Kratos. No i proszę bardzo, czat. Tak to się, słuchajcie, prezentuje jedyny mityczny przedmiot w tej grze, czyli jetpack, jedyny mityczny zestaw. Jetpack i snajperka zaliczyło 12. No proszę bardzo, także czat, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o mitycznych przedmiotach. Jak myślicie, czy jakieś jeszcze dojdą w tym sezonie? No tak czy inaczej zobaczymy. I widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku w niedzielę na YouTubie. Trzymajcie się, cześć, cześć!